No witam. Dawno nie nagrywałem filmów. Ten filmik nagrywam tak sobie na pamiątkę. Żona się w końcu zgodziła na większe akwarium. To jest 140 litrów i będzie zmiana na 240. Roślinki są specjalnie celowo zapuszczone. Wygląda to paskudnie, ale miało to na celu odzyskanie jak największej ilości ładnych szczytów. Kondycja roślin ma taka 7 na 10. Jedynie co tutaj, o, Tonina Bellum padła. Reszta roślin rośnie. Z tyłu tam jest przycięta też pantanal. Bardzo fajnie rośnie. No rośliny jedna drugą przerasta. Jest tutaj za dużo gatunków, za mało akwarium. I tu jest jeszcze drugie akwarium. Same mchy. Same mchy, anubiasy, mikrozoria. I też to trzeba będzie jakoś sensownie upchać. Jeżeli ktoś by chciał jakieś mchy, mam mchu, bo mam mnóstwo. To zobaczcie na Phoenix Moss. Nie widać. Ale jest gruby, naprawdę gruba taka plecha. Matko, nowy telefon. Nagrywam z ręki, tylko tak na pamiątkę. No dobra, widzimy się, jak już będzie rozebrane to akwarium. No i już tydzień po restarcie. Roślinki już ruszyły. Była już delikatna przecinka. No, kilka sztuk roślin rośnie szybciej niż się spodziewałem. Przednia szyba troszeczkę zapaliła, ale to braki azotu, podniosłem azot, już jest wszystko pod kontrolą. Jak widać, fotosynteza jest super. Teraz trochę z bliska. Tutaj mchy na przyssawkach i na wykałaczkach. To jest Willow, Phoenix i Christmas. Z tyłu po restarcie pantanal. Niestety ona jest bardzo krucha. Popękała, połamała się. Jak widać tutaj, spróbuję przybliżyć. Już puszczę nowe szczyty, są zdrowe, ładne, tak jak były. Tutaj kotrawnik to jest Eohalis mini, Staurogyne repens, gwiazda. Tutaj chra, została tylko jedna, Glossostigma. I tył tam jest Sessiflora. Tutaj są wywłóczniki, wyłącznik rdzawy i kłosowy. São Paulo. Tam będzie widać kawałek Kuby. Pantanal. Aromatica. I światło. A nie będę podnosił, za ciężkie. Na power LEDach. Także do kolejnego.